rację, tak. Kierownictwa wszystkich opozycyjnych partii komunistycznych przeżywały na emigracji w Paryżu pod czujnym okiem francuskiej Ameryki. W związku z tym tam było najłatwiej tę rewolucję śmiałą przeprowadzić. No i rewolucja zakończyła się całkowitym sukcesem. Lud tunezyjski obalił tunezyjskiego tyrana i zachęcony tym sukcesem lud egipski postanowił obalić tyrana egipskiego. Sobie prezydenta Hosni Mubaraka, no i też go obalił, co zachęciło lud libijski do obalenia swojego tyrana, to znaczy Muammara Kaddafiego. I tu się właśnie wyjaśnia obecność prezydenta Medvedeva na szczycie. Jak Państwo pamiętacie, Muammar Kaddafi był najukochańszym przez całe dziesięciolecia, był najukochańszą duszeńką Kremla, przyjacielem generała Jaruzelskiego i tak dalej, ale kiedy lud wyciągnął z jakiegoś kanału i przed kamerami telewizyjnymi rozczarpał na sztuki, bo on tak zginął Kaddafi, to ruscy szachiści nawet słówkiem nie zaprotestowali. Najwyraźniej prezydent Medvedev musiał na szczycie w Dublinie zadeklarować, że tego całego Kaddafiego skreślamy z listy naszych ludzi. Już nie jest naszym ludzi. W związku z tym rusta co chce ta z nim i tak dalej, nie będziemy protestowali. I ponieważ tak dobrze szło z tymi rewolucjami jaćminowymi, do akcji włączyły się Stany Zjednoczone już w czasie tej obalania libijskiego tyrana. Samoloty NATO bombardowały pozycje wojsk lądowych w Libii. No i prezydent Obama zachęcony takim pięknym rozwojem cyfrowym, no i jeszcze nie zrobić co to komu szkodzi. I tu trafiła kosa na kamień. O, ruscy szachiści to widzieliśmy w Syrii. Nie. Naftowil w ogóle nie było mowy o Syrii. My się nie zgadzamy. Ale prezydent Obama nalegał mimo wszystko. No i doprowadził do tego, że w Syrii się zaczęło. Mianowicie syryjscy bezbrojni cywile postanowili opalić tamte przyrodziana. Cywile, jak Państwo wiecie, dzielą się na dwie kategorie. Są cywile zwyczajni, którzy na ogół są bezbrojni. I są cywile bezbrojni, którzy na ogół są świetnie uzbrojeni. No i tu cywile bezbrojni ruszyli do akcji, ale no, nie szło im dobrze, więc oglądali się na prezydenta Obamy i prezydent Obama, żeby nie stracić, że tak powiem, prestiżu w oczach bezbronnych cywilów syryjskich, w czerwcu 2013 roku przedstawił takie warunki brzegowe zewnętrznej interwencji Syrii. Jeżeli w Syrii zostanie użyta broń chemiczna, no to wtedy już tak. No i bezbrojnicy to się postarali, dwa razy użyli Syrii. A prezydent Obama nic. Bo prezydent Obama chciał najpierw zmontować koalicję. Wielka Brytania podpuszczona przez złego Putina odmówiła. Niemcy odmówiły, Francja odmówiła. W związku z tym, jak nie było koalicji, nie mogło być interwencji. I to ma do tej pory skutki trochę kłopotliwe, dlatego że bezbrojni cywile przestali wierzyć w prezydenta Obamę i się zwrócili w stronę państwa islamskiego, które się wtedy narodziło. Bezbrojni cywile w Iraku i bezbrojni cywile w Syrii. To jest wypadek przy pracy nastąpił. Został wypuszczony z butelki straszliwy dżin. Prezydent Obama próbuje go wsadzić tam rozpaczliwie, ale on mu przez między palcami ucieka, nie daje się wstać do bardzo kłopotliwa sytuacja. I prezydent Obama na skutek tej kontrakcji ruskiej został upokorzony na oczach całego świata. I Stany Zjednoczone na skutek tego, bo jak wy mi tak, to ja mam tak, zapaliły zielone światło dla przewrotu politycznego na Ukrainie, którego nieukrywanym celem było wyłuskanie Ukrainy z rosyjskiej strefy wpływu. Mówiąc krótko, Stany Zjednoczone zapalają zielone światło dla przewrotu na Ukrainie, wysadziły w powietrze polityczny porządek izbański. Bo kamieniem węgielnym politycznego porządku izbańskiego były te strategiczne partnerstwa i podział Europy na strefy wpływu. Więc jeżeli tutaj celem przewrotu na Ukrainie jest wyłuskanie Ukrainy, porządek migości zostaje wysadzony w powietrze. Z jednej strony no to jest dobrze, bo ten porządek
środkowej Europy znowu stała się płynna. Znowu stała się płynna. A z tej płynności może wyłonić się cokolwiek. Co się wyłoni, czego nie wiemy. A cokolwiek się wyłoni, no co może się wyłonić? Nie jest żadną tajemnicą, że Stany Zjednoczone próbują zmontować taką krucjatę antyrusyjską. Trudno sobie wyobrazić taką krucjatę bez udziału Niemiec. W Niemczech na razie nasza złota pani trzyma się strategicznego partnerstwa rosyjsko-niemieckiego, ale w Niemczech trwa dyskusja, w niemieckiej prasie trwa dyskusja, co właśnie Niemcy powinny zrobić, czy trzymać się strategicznego partnerstwa z Moskwą i czekać na zmianę prezydenta. W 2016 roku nastąpi zmiana prezydenta w Stanach Zjednoczonych, się zobaczy, czy też machnąć ręką na strategiczne partnerstwo z Moskwą i wziąć udział, przystąpić do tej krucjaty amerykańskiej, rosyjskiej. Co Niemcy robią, to ja nie wiem tego oczywiście, ale warto się zastanowić, co by mogło Niemcy przyczynić do porzucenia strategicznego partnerstwa z Rosją. Moim zdaniem jedna rzecz by ich mogła przekonać. Obietnica amerykańskiej zgody na rewizję postanowień konferencji czterech mocarstw w Poznaniu. To mogłoby Niemcy przekonać. Na zasadzie Beatus Quittenet. Beatus Quittenet to znaczy szczęśliwy ten, co trzyma. Bierzmy, jak nam dają i niech nam ktoś próbuje potem to odebrać. Niech nam ktoś próbuje potem to odebrać. Takiego ktośa nie ma po prostu. To już jest poważna sprawa. A potem się zmieni. Zmienią się stosunki. To my się jakoś z Moskwami dogadamy. Zwłaszcza w sytuacji, gdyby jednocześnie na terenie tej reszty polskiego terytorium państwowego została zainstalowana judeopolonia. A to nie jest teoretyczna możliwość, bo warto przypomnieć wizytę prezydenta Rywlina, prezydenta Izraela Rywlina w ubiegłym roku w Warszawie. Prezydent Rywlin przyjechał na uroczystość otwarcia Muzeum Historii Żydów Polskich, ale w przeddzień przyjazdu do Warszawy udzielił wypowiedzi Polskiej Agencji Prasowej. I prezydent Rywlin powiedział tam między innymi, że celem jego przyjazdu jest uczestnictwo w tej uroczystości, więc on nie będzie tutaj protokołu teraz wywracał, ale doskonale pamiętał sprawę Rosji. Pamięta też o złożonych obietnicach i podpisanych umowach. Te złożone obietnice i podpisane umowy są tajemnicą tylko wobec polskiej opinii publicznej. I warto wykorzystać przedwyborczy, znaczy ten wyborczy rok do przeegzaminowania naszych umiłowanych przywódców, co oni na ten temat wiedzą. Bo jeżeli ktoś jest posłem na Sejm i nie wie nic o złożonych obietnicach i podpisanych umowach, to znaczy, że to jest dure i nie ma co go wybierać, bo durnia, po co nam durnia tam? Tak jak o osioł też by nie wiedział nic o tym, więc to jest mniej więcej na tej samej zasadzie. A jeżeli wie, jeżeli wiedział i nie powiedział, to znaczy, że to gorzej niż błędy po łajdach. Tym bardziej nie można powiedzieć. Dlatego państwo, sugeruję, że się państwo przeegzaminowali wszystkich umiłowanych przywódców. Co oni na ten temat wiedzą? Bo to jest dla nas ważna wskazówka. Dlaczego ważna? Dlatego, że no, musimy sobie uświadomić skutki takiego posunięcia. Te roszczenia żydowskie są szacowane na 60, być może na 65 miliardów dolarów. Otóż środowisko, które dysponowało na terenie Polski majątkiem tego rzędu, miałoby niewątpliwie dominującą pozycję ekonomiczną. A co za tym idzie, dominującą pozycję społeczną i polityczną. To by po prostu była szlachta. To by po prostu była szlachta. No i konsekwencje idą z punktu widzenia niemieckiego. Z punktu widzenia niemieckiego taki rozwój wypadku to prawdziwy dar niebios. To prawdziwy dar niebios, dlatego że każdy sprzeciw Polski wobec tej sytuacji mógłby zostać wiarygodnie przedstawiony opinii międzynarodowej jako wybuch dzikiego, organicznego polskiego antysemityzmu.
patologia to komu? To jest cały czas możliwe. Jeżeli sytuacja staje się płynna, no to w płynności może się wszystko wydarzyć. Łącznie z tym, jeżeli Polska się zaangażuje zbyt głęboko w tę rozgrywkę, jaką Stany Zjednoczone prowadzą z Moskalikami, no to może się poparzyć. Po prostu może się poparzyć ze wszystkimi konsekwencjami. Proszę Państwa, to no, Nagrodę Nobla dostanie ten facet. Trzeba ryzykować. Czasami trzeba ryzykować. Tyle tylko, że trzeba ryzyko w miarę możliwości zmniejszać. I dbać o to, żeby państwo było w miarę możliwości na... No, prawie jak Drozda, nie? Z tego kabaretu. Nie da się polityzować bez ryzyka. Jak ktoś chce uniknąć ryzyka, to niech siedzi w domu. Po prostu i tyle. I niech się polityką nie zajmuje. Zwłaszcza taką. Ale dlatego właśnie, kiedy prezydent Obama na początku czerwca był w Warszawie, po dwukrotnie mówiłem na antenie Radia Maryja, że tym razem powinniśmy po raz drugi popełnić błędu popełnionego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bo prezydent Obama przyjechał, żeby nam pogratulować. Myśmy znowu podjęli się roli amerykańskiego dywersanta. Niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta na wschodnią Europę. I nie powinniśmy się zadowalać gratulacjami, tylko powinniśmy prezydenta Obama poprosić o dwie przysługi wzajemne. Przynajmniej dwie przysługi wzajemne. Ja to mówiłem na antenie, powtórzę. Stany Zjednoczone powinny nie pokątnie, tylko jawnie nam obiecać, że już nigdy pod żadnym pozorem nie będą wywierały na Polskę nacisków w sprawie realizacji żydowskich roszczeń majątkowych. My żydowskie hałasy możemy wytrzymać, tak jeżeli sami będziemy hałasowali, natomiast amerykańskich nacisków możemy nie wytrzymać. Szwajcaria ich nie wytrzyma, to my tym bardziej sobie ich nie wytrzyma. Więc to po pierwsze. Po drugie, Polska podejmując się roli amerykańskiego dywersanta bezpiecznej, siłą rzeczy staje się państwem frontowym. Więc oczekujemy, że zostanie przez Stany Zjednoczone potraktowana tak samo jak drugie państwo frontowe, to znaczy Izrael. Co to by oznaczało? Oznaczałoby to kroplówkę finansową w kwocie 4 miliardów dolarów rocznie, plus udogodnienia wojskowe takie same, z jakich korzysta Izrael. Proszę Państwa, z inicjatywy pana prezydenta Komorowskiego Polska realizuje 10-letni program modernizacji sił zbrojnych, 9-letni, to rozpoczęła program. Wydać ma na to 140 miliardów złotych, to znaczy średnio 14 miliardów złotych rocznie. Kroplówka finansowa 4 miliardy dolarów, to jest, oznacza podwojenie tej sumy. Więc możemy ten okres modernizacji skrócić do lat 5, a być może nawet bardziej, jeśli byśmy korzystali z udogodnień wojskowych, jeśli Polska by korzystała z udogodnień wojskowych takich samych, z jakich korzysta Izrael. Powiedzmy do lat 3,5. Likwidujemy w ten sposób, czy zmniejszamy w ten sposób bardzo niebezpieczną lukę czasową, bo w ciągu 7 lat to może 10 razy rozbiór Polski się zdarzy. My tę lukę czasową byśmy wtedy redukowali. Więc to jest bardzo ważne z naszego punktu widzenia i wychodzimy naprzeciw temu ryzyku, które jest. I proszę Państwa, gdyby prezydent Obama nas wyśmiał, to byłaby to dla nas bardzo ważna informacja, że chce nas skłamsić i zostawić dzieckiem. No to 10 razy powinniśmy zastanawiać, czy w ogóle wchodzi w ten internet. Jeżeli by nas nie wyśmiał, no to byśmy mieli lepsze rozeznanie własnej sytuacji, na czym stoimy, prawda? I niestety, o ile mi wiadomo, nikt takich propozycji prezydentowi Obamie nie złożył, co wzmacnia moje podejrzenia, że w Polsce nie ma, że z Polską rządzą trzy stronnictwa,
Rosjan, jakby nie było na świecie. Nie, nie tak. Jeśli chodzi o Rosjan, to, to nie tak. Nie, ale że powiedzieli się, że ona jeszcze w ubiegłym roku przedstawiciele kalifatu powiedzieli się z roku wobec Rosji, zagrozili Rosji, że podejmą ofensywę na Kaukazie. Że podejmą ofensywę na Kaukazie. Gdyby tak się stało, to zły, zimny ruski czekista Putin znowu zostałby sojusznikiem naszych sojuszników. Tak jak Józef Stalin w latach 40. w czasie II wojny światowej. Ze wszystkim musieliby wszyscy zacząć ćwierkać z innego klucza. Po prostu i ćwierkaliby. Ćwierkaliby, bo jak by im kazali, bo ćwierkaliby. Proszę bardzo. Wie pan, to jest ta wojna walutowo-kursowa wisi, znaczy no, wisi nad światem jako miecz Damoklesa, przynajmniej od roku 2011, kiedy został utworzony BRICS. To jest, BRICS to jest porozumienie państw następujących. Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki. I celem BRICS, nieukrywanym wcale, jest detronizacja dolara z funkcji waluty światowej. Jak przypomnimy sobie los, jaki spotkał straszliwego Saddama Husajna, on został złapany i powieszony. I został złapany i powieszony dlatego, że zaczął się odgrażać publicznie, że w transakcjach eksportu ropy odstąpił od dolara na rzecz innych walut. Jak się Państwo domyślacie, takiej zbrodni już świat nie mógł tolerować. No to tym bardziej takiej, prawda? To jest, to może być powód do wojny, ale tutaj akurat polska chata jest z kraja, bo my tu możemy tylko groźnie kiwać palcem w bucie, prawda? I o tym wszyscy wiedzą. My tutaj jesteśmy cywilami w tej rozgrywce. Natomiast rzeczywiście, bo tutaj jest tam u pana Leszka na stole książka Wojna o pieniądz. Autorstwa chińskiego finansisty Song Hongmina. Zachęcam, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. To jest finansista, który był w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, obecnie jest doradcą chińskiego rządu. I on tu pisze o tym otwartym tekstem w tej książce. Otwartym tekstem pisze. Stany Zjednoczone też to doskonale wiedzą. Kiedy byłem w Nowym Jorku kilka lat temu, to na lotnisku Kennedy'ego zauważyłem taki billboard na całą ścianę, wielki, taki z zagadkowym napisem: nie wolno izolować demokratycznych narodów. No i nie wiedziałem, o co chodzi, bo jakie demokratyczne narody, kto je izoluje, od czego i tak dalej. No i zapytałem, o co tu chodzi, więc mi wyjaśniono, że chodzi o to, żeby Tajwan wstąpił do ONZ-u. I zrozumiałem, że ktoś w Ameryce kombinuje właśnie na ten temat, żeby zanim niebezpieczeństwo dojrzeje, żeby sprowokować małą, zwycięską wojnę Tajwanu. Bo przyjęcie Tajwanu do ONZ-u jako osobnego, niepodległego państwa, to może to jest ryzyko wojny z Chinami, spowodowania wojny z Chinami. Bo z Tajwanem jest rzecz taka, że nie ma wrogości między tymi państwami, Tajwan się uważa za Chiny. No i Chiny kontynentalne też się uważają za Chiny. I Tajwan i Chiny stoją zatem na stanowisku integralności terytorium chińskiego. Gdyby Tajwan został odrębnym państwem, to znaczy, że jedna prowincja się od Chin odłączyła. Odłączy. Ktoś odłączył od Chin całą prowincję i kary nie odebrał, no to by zachęciło do odłączania od Chin innych prowincji. Prawda? Więc Chiny by musiały na to zareagować. Na to liczą Stany Zjednoczone. Bo jeśli by ta wojna rzeczywiście okazała się zwycięska, to nie tylko nie trzeba było wykupywać obligacji amerykańskich od Chin, ale jeszcze by się na Chinowi nałożyło kontrybucję. Myślę, by wyssało te 3 biliony dolarów, które tam w pończochach mają. Prawda? Ale tak może mogą kombinować Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone wtedy, w tym roku, w którym ten billboard był, miały 622 miliardy dolarów budżetu rocznego wojskowego. Wtedy to było więcej
niż budżety wojskowe pozostałych wszystkich państw świata razem wziętych. Ta przewaga jeszcze jest taka, ale ona topnieje. Każdego roku ona topnieje, bo Chiny są drugim państwem, jeśli chodzi o poziom wydatków wojskowych. Chiny bardzo gwałtownie się zbroją i Chiny mają w ubiegłym roku miały 100 miliardów dolarów budżetu wojskowego, z tym, że ponieważ w Chinach są inne ceny, to można tę kwotę pomnożyć przez 1,5, a być może nawet przez 1,8. No to oznacza, że ta przewaga maleje. I dlatego najbliższe 10 lat to jest okres bardzo niebezpieczny. To jest okres bardzo niebezpieczny. Mogą się różne rzeczy zdarzyć. No, oni tam nie wykorzystają, ale muszą się zbroić. Teoretycznie. A one do tego to wykorzystają, do niczego. Ja chciałem zadać pytanie o to, co Chiny niech cicho siedzą za swoim murem. Bo wiadomo, że ambasada ukraińska w USA zgłosiła roszczenie jakby na drodze dyplomatycznej o ziemię polskie, bo wystawiła mapy z włączonymi ziemiami aż po Lublin do Ukrainy. No to jest, są takie kręgi wśród polityków ukraińskich, właśnie takie banderowskie, powiedziałbym, radykalne, które wysuwają, no, nie są tak odosobnieni całkiem, dlatego że Światowy Związek Ukraińców z siedzibą w Toronto, podobnie jak Związek Ukraińców w Polsce, jest politycznie zdominowany chyba nawet przez ten kierunek. Przez banderowców. I przypominam sobie deklarację, jaką w roku 2006 w grudniu wystosował Światowy Związek Ukraińców w Toronto, a więc no, organizacja reprezentatywna, nie jakaś tam kawiarniane towarzystwo, tylko organizacja o zasięgu światowym. To była taka deklaracja skierowana do ówczesnego prezydenta Juszczenki, żeby rok 2007 był na Ukrainie takim rokiem upamiętnienia operacji Wisła. Operacji Wisła. I autorzy tej deklaracji zalecali, żeby szczególną uwagę zwrócić przy upamiętnieniu operacji Wisła na ukraińskim terytorium etnicznym. Oni użyli takiego określenia. Co się za tym określeniem kryje? To jest inna, to jest województwo podkarpackie. Część województwa małopolskiego, mniej więcej do Gorlic, czy tam Nowego Sącza. I część województwa lubelskiego. To jest w tej retoryce ukraińskie terytorium etniczne. Ale to jest, nie wszyscy z tymi roszczeniami terytorialnymi występują. Ja bym powiedział tak, że to jest pewna, to jest na Ukrainie taka bomba z opóźnionym zapłonem. I bardzo ciekawą ilustracją, nigdy nie przypuszczałem, że warto oglądać dzienniki telewizyjne rządowe, ale czasami warto. Otóż przy okazji tego Marszu Godności, jaki się odbył w Kijowie, pojechała na Ukrainę pani Arleta Bojke z Państwowej Telewizji. Tylko ona nie była w Kijowie samym, tylko była tam na wschodnim froncie i rozmawiała z żołnierzami z tych ochotniczych batalionów. I rozmawiałam z wieloma tymi żołnierzami i bez wszystkich tych rozmów wyłaniało się ogromne rozgoryczenie tych ludzi, którzy mieli pretensje do dowództwa swoich, do rządu w Kijowie, że z nimi gra w bambuko. Właśnie nikt tego nie powiedział w ekspresji pewnie, że się czuje zdradzony, ale właściwie tak to wyglądało. Więc jeżeli takie nastroje dominują w formacjach, które stanowią póki co główną siłę uderzeniową ukraińską, no to to jest bomba z opóźnionym zapłonem i być może partia wojny w Kijowie też jest tego świadoma. I bardzo możliwe, że wkrótce podejmie kolejną ofensywę. Nie po to, żeby ona się zakończyła sukcesem, tylko po to, żeby tych niezadowolonych wygubić po prostu. No to wtedy się ten bomb rozbroi. To jest może takie brutalne, ale w polityce tak bywa. To już zresztą w piśmie
na Trzebel. Wysłał go na wojnę, na taki odcinek. Tak, żeby ją miał. Thank you.
Ciemno za najbogatszego uchodzi taki Rinat Achmitow. To jest Tatar. On jest rzeczywiście najbogatszy. Potem jest Igor Kołomyjski, to jest taki finansowy grandiarz. Jego premier Arzenik Jaceniuk wypuścił w arendę Dniepropietrowską. I te bataliony ochotnicze to są jego prywatne wojsko, on po prostu im płaci. No i dlatego one, te bataliony walczą, bo on im płaci i wymaga. No nie będzie im płacił za unikanie walki, tylko za walczenie. Z tym, że musimy jedną rzecz sobie uświadomić. Tak jak Henryk Sienkiewicz Ogniem i Mieczem opisuje scenę, jak niemieccy żołnierze najemni na Dnieprze są otoczeni przez kozaków i ten Krzeszowski ich namawia do przejścia na stronę Chmielnickiego. I ten kapitan niemiecki Fritz mówi: dobrze, przyjdziemy, ale dopiero w czerwcu. W czerwcu nam się kończy służba u Rzeczypospolitej. Każdy mówi, no chyba sobie kwizer. Ja bym mówił, nie, my zbojujemy za pieniądze, ale jakbyśmy tak zdradzali tego, co nas wynają, to nikt nas nie wynajmie. My nie możemy sobie na to pozwolić. My musimy podtrzymywać umów i w czerwcu natychmiast przyjdziemy. Kończy nam się to kontakt, przyjdziemy do tego. No i potem, ich z tym, że żołnierz walczący za pieniądze. Nie walczy po to, by zginąć, tylko po to, żeby zarobić. Więc on walczy ostrożnie. I dlatego na Ukrainie walki przebiegały w taki sposób, że tam najwięcej ginęło cywilów. I to od czego? Od ognia dalekonośnej artylerii. Ci nawet się tam nie widzieli nawzajem, tylko się karadali na odległość artylerią. Brzmiało jak w czasie burzy, prawda? Ale ofiar wśród tych żołnierzy to były, tam, jak zginęło, to już było wielkie halo. A przecież, no, żeby to tak by wojna stać. Jest taka książka Wojna Hitlera, Davida Irvinga. I on tam, no, pierwsze wojny... No poszedł, wyszedł i tam pokazał, i przyszedł. Gdzieś wlazł na ten ekran. I te raporty się, w tych raportach się powtarza jedno spostrzeżenie. Więc to musiało być nie jakiś wyjątkowy przypadek, incydent, tylko to musiało być typowe. Oficerowie niemieccy piszą, że żołnierze rosyjscy idący do ataku nie zdejmowali karabinów z pleców. Chyba nie mieli amunicji, nie wiem. Nie zdejmowali w ogóle karabinów z pleców. I to się powtarza w raportach niemieckich oficerów w pierwszych miesiącach wojny. Więc straty były potworne. Po prostu niemieckie CKM ich kosiły. No oni szli tak właśnie, no mówię, nie zdejmowali karabinów z pleców. To jest, jak się to czyta, to człowiek się silno robi, jak sobie wyobrazić, co to mogło być, prawda? Kto ich tam dobył, oddziały zaporowe, NKWD oczywiście, kto oni dla porozmawiali. Ale zresztą w każdej armii coś takiego jest. Ale no to rzeczywiście, żeby nie zdejmować karabinu z pleców, jak się idzie do ataku, to no nie wiem, co to było. Nie potrafię odpowiedzieć na to. Proszę bardzo. Jak pan ocenia sytuację dzisiejszą po tak właściwie rozwaleniu Trójkąta Wyszehradzkiego, po podpisaniu przez Austrię, Czechy i Słowację porozumienia i po polityce Wiktora Orbana? I jedna tylko dygresja. Wczoraj wróciłem z Litwy i też tam widzieli, podzielili się uwagą, że Polacy z Rosjanami kręcą jakąś koalicję, mówią o jakimś wolnym okręgu polskim na Litwie i tak dalej, i tak dalej. Jest kolejny punkt zabawy. Proszę o ocenę. No rzeczywiście wygląda na to, że Trójkąt Wyszehradzki wyleciał. Że stronnictwo amerykańsko-żydowskie, że tak powiem, przeszło do ofensywy. Co więcej, wydaje się, że przechodzą na stronę, ja wyjaśniam na gruncie swojej ulubionej teorii spiskowej, przechodzą na stronę do stronnictwa amerykańsko-żydowskiego, nawet niektórzy, którzy do tej pory byli w stronnictwie ruskim. Mam na myśli Starych Kikutów.
oglądałem wczoraj chyba rozmowę pani Justyny Kochankę z generałem Skrzypczakiem i generałem Lukaczewskim. To jest w ogóle ciekawa rzecz, że generał Lukaczewski, który jest prywatnym człowiekiem, bo on był szefem, ostatnim szefem wojskowych służb dyplomatycznych, które zostały zlikwidowane formalnie w wrześniu 2006 roku, ale jak coś się dzieje w Polsce albo dookoła Polski, to pani Olejnik, ta nasza spekrotka resortowa, albo ta druga, woła pana premiera Lukaczewskiego i on mówi nie tylko jak jest, ale jak będzie. No, bo okazuje się, że to on wie jak będzie, a tam nie prezydent Kowalski, nie wie, bo prezydent Kowalski się dowie we właściwym czasie jak będzie i co ma mówić, to jest jasne, ale tak naprawdę to wie pan generał Lukaczewski. Pan generał Lukaczewski bardzo się ciepło wyrażał o dostawach broni na Ukrainę i szkoleniu Korpusu Podoficerskiego. Otóż, no, jeśli chodzi o dostawy broni, to jestem przekonany, że stare kilkuty zmęczyły tutaj kasę, że dostaną napiwek znacznie większy niż za stanie na świecy i usługi kupleckie przy tajnych więzieniach, bo to jest 15 milionów. Ani dużo, ani mało, ale raczej mało, prawda? A przy dostawach broni, to o, tutaj już, prawda, się można obłowić, ile to starych rodzin można pozakładać i tak dalej. No i ten korpus podoficerski mnie zastanowił, bo to wynika z tego, że Amerykanie nie mają zaufania do korpusu oficerskiego. Skoro zamierzają rozbudowywać korpus podoficerski, właśnie dopiero teraz ma być szkolony, ma być stworzony z niczego, prawda? To znaczy, że szykują głęboką podmiankę na Ukrainie. Szykują głęboką podmiankę. No i ciekawe, dobrze było się dowiedzieć właśnie, nawiązując do pytania poprzedniego, czy ta podmianka obejmuje również eliminację banderowców, czy nie. Ale to kogo tu w Polsce pytać? Nikt nie wie, to są pijane dzieci, na pan poseł Kowal, on by, tak, a pan Bujak, to zupełnie. Dobrze jest, wiecie państwo, dobrze jest, bo Aleksander Kwaśniewski tak samo, bardzo entuzjastycznie. No z tym, że Aleksander Kwaśniewski przecież jest zatrudniony w jakiegoś oligarchii, to tu on, rozumiem, że on w ramach obowiązków służbowych to robi. No tak, no, dobrze jest, żeby to rozstrzygnąć, dobrze jest postawić pytanie, kto z czego żyje. Kto z czego żyje, bo w przypadku Kwaśniewskiego ten człowiek to jest prawdziwe nieszczęście dla Polski. Naprawdę. To akurat żeśmy sobie w nim upodobali dwa razy prezydenta. No, teraz Kwaśniewskiego gościła galeria. Aha. Nawet nie jest chyba zły, tylko no taki. Królikarnia. Tak. Wszystko zrobił. Proszę bardzo. Królikarnia rozkości. No z Litwą, bo rzeczywiście tam jest taka koalicja wyborcza powstała, tak, to ma pana Tomaszewskiego. I oni współpracują z Rosjanami, bo się czują zagrożeni przez litewskich szowinistów, no najwyraźniej. Nie wolno. To jest oczywiście. Panie redaktorze. Tak, polski MSZ to łyka wszystko, bo się nie ośmieli. Mimo że właściwie, żeby tak usprawiedliwić trochę tych urzędników z MSZ-u, to przypuszczam, że oni, no, czy to może więcej wiedzą niż ja, że Litwini czują za sobą rękę niemiecką, bo gdyby nie czuli, to by trochę chcieli i śpiewać. A śpiewają tak, jakby oni byli jakimś mocarstwem. Proszę. Panie dyrektorze, chciałem zapytać się, czy jeśli się będziemy zbroić przez te 4 lata, jak pan redaktor mówi, plus ta kroplówka amerykańska, i nawet nasz bohaterski prezydent Wałęsa, który powiedział Konrada Piaseckiego, że pierwszy stanie na linii frontu. Czy naprawdę Rosjanie się nas będą realizowali? Proszę pana, no nie wiem. Trzeba by Rosjan zapytać o to, czy się wydobywali, bo to nie chodzi o, wie pan, nie chodzi o to, żeby Polska nie będzie w stanie dorównać potencjałem ani
o takim spostrzeżeniu pruskiego teoretyka wojny Karola von Clausewitza. On powiada tak, że sprawcą wojny nie jest napastnik, tylko napadnięty, bo on swoją słabością zachęca. To gdzieś było też, to co teraz było. To dobrze jest, żeby nie być słabym, żeby słabość nasza nie zachęcała napastnika, żeby go raczej zniechęcała, że owszem, może nas ujarzmić, to żeby to bardzo drogo kosztowało, będzie to krwawe, to no, Niemcy tak pokazali. No można, każde państwo można najechać i tam próbować, ale czasami to może być zwycięstwo pyrrusowe. Więc tak, w ten sposób trzeba myśleć. I myśleć trochę niepokoi mnie tylko ostatnio lansowanie pana Szeremetiewa. Ja go nawet lubię, tylko wydaje mi się, że on ma koncepcję trochę taką romantyczną, albo przez to niebezpieczną, bo on kładzie nacisk na rozbudowę w Polsce takich sił obrony terytorialnej. Ale siły obrony terytorialnej to oznacza, wybudowa sił obrony terytorialnej oznacza, że jak już regularne wojska zostaną rozbite, no to wtedy te siły obrony terytorialnej mają wziąć na siebie cały ciężar walki. Jak regularna armia nie dała rady, to te siły to tym bardziej chyba nie dadzą, ale to jeszcze droga. To oznacza, że wojna będzie się toczyła na terytorium Polski. A pierwszym takim warunkiem strategicznego myślenia jest przeniesienie wojny na terytorium wroga. To jest pierwsza rzecz, o jaką się trzeba starać, a nie ściągać wojny na własne terytorium. Bo wtedy nawet jak się wojnę jakoś tam wygra, czy jakiś pokój wynegocjuje, to tak wroga w terytorium państwa będzie zdewastowane i umorzone. Tu się będzie toczyła wojna, tu będą ofiary, tu będą zniszczenia. Trzeba przenieść teatr działań wojennych jak najszybciej gdzie indziej. No to dlatego mnie to martwił kolegi Szeremetiewa. No w 81 roku. Przed nami samymi. Do tego się jeszcze leży. A Szeremetiew to co to jest? To jest minister obrony. Ja wiem, że poświęconego ocenie statusu sił zbrojnych. Taka nazwa ciężka. To on trochę przesadził, ale konkluzja była taka, że poza kontyngentem, tym, który wyjeżdża na przeżywasz, Jaśku, chcą ciebie ciągnąć te wojny. W wojsku formacji zdolnej do wykonania zadania militarnego innego Wojskowicza. Jakie poruszenie na sali. Jak ludzi łatwo w politykę wciągnąć. Świeżbią plecy, no to jakoś świeżbią plecy, no bo tak potrafią.
Niech tam jedzie. No, Kwaśniewskiemu się oberwało. Zamiast tutaj zakłować, to powinien się przebrać w panterkę. I wie, tak, no, nie kasuje. No nie, to on był tam w tym. Wojska Kośno Desantowy był tak i tam potrzeba przecież bojowników. Prawda? Jeszcze bez interesów, dzielnych, dobrze zorganizowanych, o wysokim morale. No na pewno by tam go powitali z otwartymi ramionami. Proszę bardzo, tam pan powstał. Pytanie, jak ocenia pan szansę Grzegorza Brauna, czy stać się na prezydenta? Proszę pana, ja poczekam, aż podpisy zostaną zebrane, bo na razie to jest nie tam, fałszają jeden przez drugiego, no ale czy będą w stanie wykupić bilet na przedstawienie? Tu dopiero nastąpi taka pierwsza weryfikacja, więc na razie się wolę wstrzymywać. Nie właśnie. Środowisko, które by stało murem za Grzegorzem Branem, bo on ma licznych sympatyków. Jeden tam się pochwalił na przykład. O kim on teraz mówi? 6,5 tysiąca głosów. O kim on mówi teraz? Ja byłem, nie słyszałem. To by było dużo. Brown. Na radnego. Ale na prezydenta to jest po prostu tyle co nic. To znaczy, że 34 miliony i tak dalej nie poparło go. Także na razie bym się wstrzymał z takimi ocenami. Zobaczymy, który komitet zbierze podpisy. I dopiero jak przegapiłeś, to trudno. Spekulować, a tak przez coś. Proszę. Mareczek będzie wiedział, on nagrywa wszystko. Widocznie, proszę pana, widocznie, proszę pana, kierownictwo redakcji nie chce go lansować. No to taki, tak, bo to jest wniosek, który się narzuca po prostu. Za Życińskiego czy jeszcze inne grzechy? Proszę. Nie sądzę, żeby za grzechy. Sądzę, że ze względu na pana Tudę. Jaka baba, zobacz! Mocherowy. To był europosłem. Jest posłem do Parlamentu Europejskiego. Był urzędnikiem... Jak ta baba Mocherowa przeżywa? No tak, nie przypominam sobie, żeby tam czymś, jakimś godnym uwagi specjalnie się zapisał, ale też no nie, być może, że dobrze doradzał na przykład prezydentowi albo tam jakieś pomysły od razu, albo był dobrym realizatorem różnych tam poleceń, no nie wiem, ja go mało znam. Natomiast wydaje mi się, że jego kandydatura, podobnie jak kandydatura pani Ogórek, to jest kandydatura zastępcza. Tak, dlatego, że przypuszczam, że on dlatego został wysunięty na kandydata, że prezes Kaczyński nie chciał przegrać osobiście z prezydentem Komorowskim, bo dla prezesa Kaczyńskiego taka przegrana to by była kompromitacja. No. Natomiast dla pana Dudy to jest promocja. To jest promocja, to jest młody człowiek. No nie wygra wyborów, ale miał drugi wynik, osiągnął powiedzmy sobie w wyborach prezydenckich, to jego to nobilituje. Prezesa Kaczyńskiego to by nie nobilitowało, to by po prostu była kompromitacja, przegrana już kompletna. Podobnie pani Ogórek właśnie. Dlaczego Leszek Miller sam nie kandyduje? No bo dla niego to by też była kompromitacja. W ogóle samo to, że się uważył, że tu wpadł na taki pomysł, to by oznaczało, że traci kontakt z rzeczywistością, że było po prostu już palma odbija. Natomiast pani Ogórek, no to jest dla mnie promocja, tym bardziej, że pani Ogórek ma jeszcze jedną zaletę, o której większość nie pamięta, mianowicie ma męża. Ten mąż, proszę państwa, mąż pani Ogórek był posłem Sojuszu Lewicy Demokratycznej w latach 90.
wszystko już wie, już rozgryzł. Już? A już zdążył trafić na listę macierzyńca. Dobry kogut w jajku pieje. Niech żyje kołchoz. Niedawno byliśmy bardzo pod wrażeniem zagrożenia islamskiego, ale jakoś tak, no każdy myślał, znaczy wielu myślało, że Niemcy, których się wszyscy boją, Polacy w szczególności, no powinny właśnie się tym przejmować, a jednak czuję się, że coś jakby nie bardzo, czyżby była komitywa po cichu między Niemcami a Turcją? Wie pan, zagrożenie islamskie to nie jest Turcja. Zagrożenie islamskie to jest kalifat. Warto przypomnieć sobie, a czy warto w ogóle sobie uświadomić, że to jest kalifat. Kalif to jest następca proroka według muzułmanów. I kalifat to jest znaczy, że programowanie kalifatu oznacza, że to państwo ma nie tylko sankcję polityczną, nie tylko sankcję militarną, ale również sankcję religijną, co je bardzo wzmacnia. I warto przypomnieć historię pierwszego kalifatu, który powstał w 8 wieku po Chrystusie. Otóż zaledwie w ciągu 150 lat kalifat rozciągnął swoje panowanie nie tylko na Półwysep Arabski, nie tylko na obszar Bliskiego Wschodu, ale na całą Afrykę Północną, na Półwysep Iberyjski i dotarł aż do połowy Francji, bo w 720 roku dopiero Karol Młot tam zatrzymał ten pochód muzułmanów na północ Europy. A na wschodzie kalifat rozciągnął swoje panowanie na Mezopotamii i Turcję, tam aż po granicę Indii, zaledwie w ciągu 150 lat. Więc to jest inna rzecz, że wtedy Europa była chrześcijańska i się z muzułmańskim naporem bez kompleksów konfrontowała. Pierwsza taka konfrontacja w zatrzymaniu pochodu to było 700. Że kołchoz niech żyje. Drugie takie, to już lepiej niż zahamowanie, bo wyparcie rekonkwista Izabela Katolicka i Ferdynand. A trzecie? Wyparli muzułmanów z Półwyspu Pirenejskiego. Trzecia taka zapora to była